Cześć, witajcie na siedlisku Marcinówka. Dzisiaj długo oczekiwany odcinek z podsumowaniem remontu naszej łazienki. Wiem, że minęło dużo czasu, od kiedy zaczęliśmy remont, bo właściwie zaraz mija rok, ale w końcu zebraliśmy się, żeby podsumować koszty i przedstawić Wam, jak to wszystko wyglądało. Ale na początku może przypomnę, jak wyglądała ta łazienka w momencie, kiedy kupiliśmy siedlisko i w momencie, kiedy kupiliśmy nasz dom i chatę. Zobaczcie. No sami widzicie, że ta łazienka nie była zbyt piękna. Może nie była w bardzo złym stanie, dało się z niej korzystać, jednak w ogóle nie była w naszym stylu. Ja osobiście czułam się tam źle, mimo że lubię też ciemne kolory we wnętrzach, to ta łazienka no po prostu była przytłaczająca. Dlatego postanowiliśmy, że małymi środkami postaramy się ją jakoś odremontować, tak żeby po prostu czuć się w niej lepiej. A tu możecie zobaczyć, jak wyglądała nasza praca i co tak naprawdę zrobiliśmy w tym czasie. Jak sami widzicie, ta łazienka jest mała. Nawet tak naprawdę trudno ją sfilmować, żeby wszystko dobrze uchwycić. Jednak no jakoś musieliśmy ten remont zrobić. Widzieliście na archiwalnych ujęciach, jak musieliśmy się nagimnastykować, żeby odmalować ściany, co dopiero sufit, bo Marcin zajmował się właśnie odmalowaniem sufitu. Nie było łatwo, ale myślę, że efekt jest na tyle zadowalające, że warto było. Na pewno zrobiłabym to drugi raz. Nie da się ukryć, że jest tutaj ciasno, ale wszystko da się zrobić. Wszystko się zmieściło. I wanna, i sedes, umywalka, i pralka, nawet szafka. Może nie ma jakoś super dużo miejsca, ale jest w porządku. Thank you.
Remont łazienki robiliśmy przez kilka dni, jeśli to zliczyć. Najwięcej czasu jednak poświęciliśmy na malowanie tych właśnie płytek, ponieważ biała farba średnio kryła ten granatowy odcień, dlatego tutaj trzeba było położyć aż 3 warstwy. Jednak ja jestem zadowolona z efektu, naprawdę nic spod tej farby nie przebija. Z szarą było łatwiej, tam właściwie wystarczyły tylko 3 warstwy. A więc no to poszło na pierwszy ogień, właśnie malowanie płytek. Malowaliśmy też wannę, ponieważ była taka trochę zabrudzona, zakamieniona. Postanowiliśmy, że ją przeszlifujemy i położymy nową farbę. No dodam, że z jednej strony nie chcieliśmy wyrzucać tej wanny, bo jest żeliwna, czyli no moim zdaniem jest fajna, no trzyma ciepło, więc ta woda dłużej jest ciepła. Z drugiej strony jednak chcieliśmy ją odświeżyć, żeby czuć jakby komfort podczas brania kąpieli. Później zabraliśmy się za podłogę. No wiecie, skuwanie i kładzenie nowych płytek nie jest takie szybkie, łatwe i tanie. Dlatego postanowiliśmy, że po prostu kupimy ładną wykładzinę i położymy ją tutaj. Naprawdę robi robotę, bo goście, którzy do nas przyjeżdżają, nawet na pierwszy rzut oka nie wiedzą, że to jest wykładzina. Myślą, że są to płytki. Więc myślę, że naprawdę to nam się udało. Łazienka jest mała, więc schowałam się tutaj między szafką a naszą wanną. Za sedesem są rury z wodą. Nie wyglądają one zbyt dobrze, dlatego chcieliśmy je zasłonić w jakiś fajny sposób. Więc postanowiliśmy, że zawiesimy taką zasłonę. No, przy okazji są pomalowane na szaro, żeby nie odbijały się tak na tle pomalowanych płytek. Jak może pamiętacie z naszych poprzednich filmików, część rzeczy mamy z odzysku, na przykład sedes. To w sumie taka trochę śmieszna historia, przypomnę Wam. Byliśmy u Marcina Dziadków w odwiedzinach i zobaczyliśmy, że pozbyli się swojego sedesu. Zapytaliśmy się, dlaczego go postanowili wymienić, no i okazało się, że coś tam cieknie. Wzięliśmy ten sedes, naprawiliśmy, odświeżyliśmy i teraz możemy z niego korzystać. I jest naprawdę bardzo wygodny. Dziękujemy bardzo! Na tej ścianie, naprzeciwko sedesu i wanny, zawiesiliśmy obrazki. To są zebrane liście i kwiaty, które pochodzą z naszego siedliska. Ta ramka została znaleziona w sklepie z retromeblami. Odcinek z takiej wycieczki naszej możecie zobaczyć tutaj na górze. W każdym razie na razie są tutaj 3 obrazki. W przyszłości chcemy dołożyć więcej. Na razie nie upolowaliśmy nic ciekawszego, więc powoli, systematycznie będziemy tutaj dokładać dekoracji na tę ścianę. A tu za mną znajduje się regał, który dostaliśmy w prezencie od mojego brata i jego żony. Oni też robili remont łazienki i pozbywali się swoich starych mebli łazienkowych. Dlatego my z ogromną chęcią przygarnęliśmy ten regał i powiedzieliśmy, że na pewno dobrze się nim zaopiekujemy. W łazience pozostawiliśmy stare drzwi,
jednak okleiliśmy ją oklejną, którą przygotował dla nas tata Marcina. Bardzo dziękujemy. Umywalkę i baterie kupiliśmy na Allegro, lustro w Ikei. Właśnie, zapomniałam o bardzo istotnej rzeczy. Szafka pod umywalkę została zrobiona przez Marcina. Do jej zrobienia wykorzystał szafkę kuchenną, która nie była nam potrzebna. Wyszlifował ją, pomalował, wymienił blat, dokręcił nowe uchwyty. Ja tylko przetarłam front, tak żeby go troszeczkę postarzyć. Jeśli chcecie zobaczyć, jak robił renowację tej szafki, możecie znaleźć ten filmik tutaj. Wiecie, no, wydaje mi się, że powiedziałam już o wszystkim. Takie detale jak chodniczek, pojemnik na mydło. To kupiliśmy gdzieś w jakichś tam marketach czy sklepach z dekoracją wnętrz. Oświetlenie zostało to samo. Pralka też tutaj została, bo kupiliśmy chatę już z pralką. Łączny koszt remontu wynosi około 1500 zł i wykaz rzeczy, które kupiliśmy i za co zapłaciliśmy, znajduje się tutaj. Jeśli chodzi o farby, to naprawdę polecamy. Jakość i aplikacja są naprawdę dobre. Pracowało nam się fajnie. Najpierw, tak jak widzieliście, malowaliśmy fugi, potem płytkę, no, zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli chodzi o malowanie wanny, to nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, ponieważ na wannie zostały takie malutkie burchle. One się częściowo wchłonęły, częściowo nie. Nie pamiętam, czy to była wina wałka, czy temperatury. Trudno powiedzieć. W każdym razie coś tam nie wyszło do końca, tak jak miało być. Dajcie znać w komentarzach, czy metamorfoza łazienki Wam się podobała. Co Wy byście tutaj zmienili? Może macie jakieś swoje sugestie, jakieś rady? Na pewno je przeczytamy. Może nam się przydadzą. Zobaczymy, może z nich skorzystamy. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to proszę, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, kliknijcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z naszymi najnowszymi odcinkami. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia.